Panie Marszałku, zintegrowane inwestycje terytorialne to narzędzie, które pozwala sięgać samorządom po środki unijne i pozwala im wyjść poza sztywne ramy administracyjne. W naszym województwie funkcjonowały jak do tej pory trzy ZIT-y. ZIT wrocławski, jeleniogórski i wałbrzyski. Dzisiaj, parę dni temu, Zarząd Województwa podpisał porozumienie, na mocy którego powołujecie czwarty ZIT w województwie. To prawda. Chcemy powołać ZIT południowy, czyli ZIT składający się z powiatów kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. Ten instrument terytorialny ma za zadanie przede wszystkim umożliwić samorządowcom z gmin, z powiatów, z tych trzech powiatów pozyskiwanie dodatkowych środków. Dodatkowych środków, które płynęły w dużej mierze właśnie do tych trzech obszarów, o których pan wspomniał wcześniej. No, wiemy, że południe cierpi od pewnego czasu na to, że jest częściowo niedofinansowane. No i po tym, jak dokonujemy inwestycji drogowych, po tym, jak dokonujemy inwestycji kolejowych, odbudowujemy linie kolejowe, również chcemy zapewnić możliwość rozwoju regionalnego gminom w obszarach na przykład poprawy małej infrastruktury miejskiej. Powstanie tego ZIT-u poprzedzone było szeregiem rozmów, które już w zeszłym roku zapoczątkował Zarząd Województwa. To prawda, no tak naprawdę rozmowy na ten temat toczą się od 2 lat. Rozpoczął je pan marszałek Marcin Gwóźdź. Jednocześnie mieliśmy duże wsparcie na poziomie rządowym. Dzięki wsparciu ministra Michała Dworczyka również odbyło się spotkanie z panią minister Jarosińską Jedynek w Bielawie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. No i właśnie skutkiem tego jest powołanie takiego instrumentu, który umożliwi uzyskiwanie kolejnych nowych środków. Panie pośle, dzisiaj jak bumerang wraca do nas sprawa ZIT-u, ZIT-u ziemi dzierżoniowskiej, kłodzkiej i ząbkowickiej, a wraca ona dlatego, bo pan jeszcze jako wicemarszałek województwa dolnośląskiego, to pan rozpoczął rozmowy na temat tego ZIT-u. Tak, to wielka szansa dla regionu. Zintegrowane inwestycje terytorialne. Zawsze te trzy powiaty, mieszkańcy tych trzech powiatów patrzyli z zazdrością na ZIT Wałbrzyski, jak duże pieniądze tam zostały skierowane. A jednak tutaj w tych trzech powiatach żyje 350 tysięcy mieszkańców. I 2 lata temu, kiedy odpowiadałem za rozwój regionalny w Urzędzie Marszałkowskim, zrodził się pomysł w zaciszu gabinetów na ulicy Walońskiej przy Urzędzie Marszałkowskim, żeby taki ZIT południowy, ZIT miejski obszar funkcjonalny dla trzech powiatów stworzyć. I wtedy rozpoczęła się ta idea, zarażaliśmy tą ideą coraz więcej osób, zarażyliśmy pana ministra Michała Dworczyka, przyszłego wicemarszałka Grzegorza Macko i wiele, wiele innych osób. Tutaj przyjeżdżali do nas, na Dolny Śląsk, do subregionu wałbrzyskiego, ministrowie, pani minister Małgorzata Jarosińska Jedynak, rozmawialiśmy z samorządowcami, przekonywaliśmy ich, że warto zawalczyć o ten ZIT, o południowy ZIT i to się udało. 2-3 dni temu zostało podpisane porozumienie pomiędzy samorządowcami, została również wypracowana decyzja na Zarządzie Województwa Dolnośląskiego, aby taki ZIT utworzyć. Ten ZIT w nowej perspektywie na lata 2021-2027 będzie doskonałym narzędziem, aby realizować strategię terytorialną. Strategię, którą napiszą mieszkańcy i samorządowcy tego terenu. 28 jednostek samorządu terytorialnego skupionych właśnie w obrębie tych trzech powiatów. Panie pośle, to jest niezwykle ważna inicjatywa, można powiedzieć, że historyczna dla tych ziem, dla ziemi kłodzkiej, ząbkowickiej, dzierżoniowskiej, bo oprócz oczywistych inwestycji, które się tu w ostatnim czasie pojawiły, tak jak obwodnica dzierżoniowa, czy słynny sudecki Y, którego elementem będzie trasa S8, mamy instrument finansowy, bo tak można powiedzieć, który posłuży do zaciągania dużych środków unijnych na rozwój tych ziem. Ja w to głęboko wierzę. Wszystkie te projekty, te zadania to komplementarna całość wyobrażenia, jak będzie wyglądał Dolny Śląsk w najbliższej perspektywie, a przede wszystkim jak będzie wyglądał subregion wałbrzyski. Tak jak pan redaktor wspomniał, no, trasa S8, sudecki Y, wszystkie inne działania właśnie związane z tworzeniem ZIT-u i z tym, co planujemy na najbliższe lata. Wspomnę tutaj o Europarku Ząbkowice, który w tej chwili to zadanie się toczy, porozumienie pomiędzy KOWR-em a Agencją Rozwoju Przemysłu, to również pozytywny impuls dla tego terenu. Dlatego myślę, że dzięki współpracy naszej, tutaj wspólnej mieszkańców tego terenu uda się osiągnąć tak szczytne i tak daleko idące cele, które zamierzamy.
tych celów pan nie gubi z pozycji Warszawy? Z pozycji Warszawy jest zupełnie inny obraz niż z pozycji wicemarszałka Dolnego Śląska. Aczkolwiek, jak widać, nie gubimy tych celów, a współpraca na każdym poziomie, od samorządu poprzez szczebel rządowy, może przynieść tylko takie rezultaty.